Witam serdecznie na kolejnym moim filmie. Zapraszam do obejrzenia go. Teraz pokażę Wam, jak wykonać analizę wrażliwości dla współczynnika funkcji celu w metodzie Simplex w badaniach operacyjnych przy założeniu, że mamy określić, w jakim to przedziale miałaby się zawierać wartość współczynnika funkcji celu, aby bieżące rozwiązanie pozostało nadal optymalnym. Tak to ładnie się mówi. A więc generalnie chodzi o to, że jeżeli się założyłabym, że współczynnik funkcji celu przy zmiennej x1 teraz obecnie wynosi 0,07, czyli powiedzmy 7 groszy na przykład, i chcemy wiedzieć, ile by on musiał wynosić, a jakby mógł, w jakim to zakresie mógłby się zmieniać, aby to bieżące rozwiązanie było optymalne nadal, czyli nie uległo zmianie, musimy przyjąć, że zamiast 0,07 mamy C1, czyli jakąś tam wartość symboliczną, która będzie nam potrzebna i potraktujemy ją jako niewiadomo do naszych obliczeń. Jeżeli nasze rozwiązanie ma postać następująco, tak jak tutaj możecie przeczytać, funkcja celu ma wartość tutaj przepisaną z tablicy simplexowej, a następujące zmienne mają takie wartości, to czy to jest optymalne? Sprawdzimy. Wykonamy analizę wrażliwości ze względu na współczynniki funkcji celu. Dokładnie na ten jeden C1, już dla zasady, żeby to pokazać. I teraz tak, jeżeli C1 uznamy, że to jest jakaś nowa wartość współczynnika funkcji celu dla zmiennej x1, to przy wymaganiu takim, że jest to zagadnienie na maksymalizację, to wszystkie współczynniki funkcji, czy tutaj te wskaźniki optymalności CJ minus ZJ muszą być mniejsze lub równe od zera. A więc nowe CJ czy C1 minus suma przemnożeń elementów funkcji celu zmiennych bazowych przez elementy tej macierzy simplex, to powinno być nadal mniejsze od zera. A więc faktycznie muszę przemnożyć, czyli tak, C1, które tutaj jest nieznane, było wyjściowo 0,07, od niego odejmuję przemnożenia tych współczynników funkcji celu, które tutaj są, cały czas pokazuję, przemnożone przez elementy macierzy tej w tablicy simplex, czyli 0,06 mnożę razy 0 plus 0 razy 0 plus tutaj nie 0,07, a C1, którego teoretycznie nie znam wartość, razy 1 plus 0 razy 0. Całość takiego obliczenia powinna być mniejsza od zera. Nadal. I teraz tak, dla drugiego wiersza, drugi wiersz się wziął stąd, że od 0,06 odejmuje 0,06 razy 1 plus 0 razy 0 plus C1, bo tak przyjęłam, że 0,07 wynosi teraz C1 razy 0 plus 0 razy 0. I to powinno być nadal mniejsze równe 0, tak jak było. Teraz trzeci wiersz, który tutaj Wam pokazuję, wziął się z tego, że od współczynnika funkcji celu odejmuje nadal 0,06 razy minus 1 plus 0 razy 1 plus C1, zwracam uwagę, C1 razy 1 plus 0 razy minus 5. Nadal to powinno, tak jak było, być mniejsze od zera. Pozostałe trzy wiersze, zwróćcie uwagę, nawet zatrzymajcie specjalnie ten film, powstało przez odejmowanie współczynnika funkcji celu od niego, przemnożeń tych elementów razy te, robię to bardzo wolno i wyraźnie, potem sprawdzenie, czy to jest mniejsze od zera. I tak dla pozostałych dwóch wierszy robimy, czyli element współczynnik funkcji celu minus suma przemnożeń tych współczynników funkcji celu zmiennych bazowych przez elementy macierzy simplex, tej tablicy simplex, tutaj i potem tutaj. Wszystko powinno być mniejsze równe od zera. Jeżeli teraz zabierzemy się za upraszczanie tych nierówności, mamy dużo zer, więc całkowicie to pomijamy, wychodzi nam, no dobra, tu wychodzi zawsze prawda, tu też jest prawda,
Tutaj jeszcze tego nie odpowiemy, ale to też jest prawda i tak jak to będzie prawdą, wychodzi nam na to, że jedyny problem mamy w trzecim wierszu, reszta wychodzi ok, wszystko zawsze jest mniejsze równe 0. Tutaj wychodzi nam jedyny warunek, że C1 musi być na 100% zawsze większy od 0,06, większy bądź równy i to interpretujemy w ten sposób, że współczynnik funkcji celu przy zmiennej x1, czyli prościej C1, musi zawsze być minimum równe 0,06, aby to bieżące rozwiązanie pozostało nadal optymalnym. To był element element analizy wrażliwości w zagadnieniu programowania liniowego rozwiązanego metodą optymalizacji, tą metodą simplex. Możecie tak samo wykonać tą analizę dla współczynnika C2, czyli współczynnika funkcji celu dla zmiennej x2. I sprawdzić, czy wszystko Wam wychodzi to poprawnie, czy to rozumiecie. Udostępniacie moje filmy znajomym, subskrybujcie kanał. Jeżeli potrzebujecie, możecie od razu skontaktować się ze mną drogą mailową, pisząc na zadania@projekty.wp.pl, ewentualnie przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej tutaj podanej, czyli zadania@projekty.pl. Ja za Was zapraszam do kontaktu ze mną. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Życzę Wam powodzenia, pozdrawiam i rozwiązujcie tych zadań jak najwięcej, bo tylko to faktycznie Wam będzie pozwalało na zaliczenie przedmiotu i spokojną sesję.